Radio Kraków. Radio Kraków. Pora na Radiostradę. Razem ze mną podinspektor Krzysztof Dymura, Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie. Witam, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Porozmawiamy o wakacjach. To taki trudny czas na drogach. Wydawać by się mogło, że warunki drogowe znakomite, wszystko sprzyja temu, żeby było bezpiecznie. Tymczasem nie jest tak. Ruch jest większy. Trochę więcej zmęczonych kierowców, którzy dużo jeżdżą i nie robią przerw. Wczoraj mieliśmy straszny upał i efekt tego był taki, że co pół godziny robiąc informacje dla kierowców, miałem po 2-3 nowe wypadki, o których mówiłem, więc widać, że to chyba moment, kiedy trzeba się trochę zastanowić nad tym, jak my to jeździmy. No generalnie rzecz biorąc, okres wakacyjny to jest ten czas, kiedy na drogach pojawia się dużo więcej samochodów. No również wyjeżdżają wtedy ci, którzy niestety okazyjnie tylko jeżdżą samochodem, a więc te umiejętności są nieco mniejsze. Ale też na pewno trzeba tutaj wspomnieć o tym, że to są kierowcy, którzy no udają się na te nieznane drogi, więc jeżdżą niezbyt pewnie. Chaotycznie czasami. Chaotycznie czasami. Późno sygnalizują podejmowane manewry. No a ten i wczorajszy dzień, i przedwczorajszy generalnie ten tydzień jest o tyle ciężki, że no ta pogoda jest aż chyba za dobra. No ten potężny upał też przekłada się na tą zdolność takiego sprawnego i bezpiecznego kierowania pojazdem. Rzeczywiście mieliśmy no dużo więcej stłuczek niż wypadków oczywiście, ale też można powiedzieć, że chyba ta pogoda niektórym dała się we znaki. No na pewno jeżeli jest tak mocne słońce, jest tak wysoka temperatura, no to podróżując trzeba zdecydowanie częściej robić przystanki i przede wszystkim też no, trzeba umiejętnie sterować klimatyzacją, jeżeli ją mamy, bo wielokrotnie bywa tak, że ludzie wsiadają na maksymalnie odkręcają klimatyzację i potem jeszcze się gorzej czują niż jakby jechali bez tej klimatyzacji. Ta reakcja jest jeszcze gorsza, bo różnica temperatury otoczenia, a ta, która jest wewnątrz samochodu, powoduje, że czujemy się jeszcze gorzej niż jakbyśmy nie mieli w ogóle. Naczynia krwionośne się zwężają i mamy niedotleniony mózg, a efekt właśnie wydłużony czas reakcji. A jeżeli do tego dodamy, że taki kierowca, no nie wiem, przebył już kilkadziesiąt czy wręcz kilkaset kilometrów, porusza się po nieznanych sobie drogach, ulicach, no to rzeczywiście ta sytuacja jest nieco bardziej niebezpieczna. Jakie są te nasze najczęstsze letnie, no w cudzysłowie, grzechy drogowe? Znaczy, letnie grzechy drogowe są przede wszystkim związane ze zbyt szybką jazdą. Brawurą. To jest właśnie to, o czym my mówimy, że ludzie jadą na wakacje, niby na wypoczynek, a pędzą na złamanie karku. Zresztą to jest taka specyfika, że im lepsze warunki drogowe, tym niestety dochodzi do cięższych wypadków drogowych z tego powodu, że te prędkości są dużo większe. No, pamiętajmy o tym, że często ta pogoda, bardzo dobra pogoda, no, usypia naszą czujność. Jedziemy szybko, często brawurowo, nawet na wakacje się spieszymy, chociaż pewnie nie mamy jakiegoś tam określonego czasu przejazdu. No i to wszystko powoduje, że dochodzi do niebezpiecznych sytuacji. I to widać, to generalnie z roku na rok można powiedzieć, że okres wakacyjny, a więc lipiec, sierpień, to są te dwa miesiące takie w skali i Małopolski, i w skali kraju, gdzie odnotowuje się większą ilość wypadków drogowych. Tu trzeba pamiętać, że jadąc na wakacje czy z wakacji, często jadą z nami dziećmi. Dzieci. Foteliki. Nie ma, że dziecko już ma dość fotelika i go rozepnę na chwilę, bo to właśnie ta chwila może być tą kluczową. Ale oczywiście, no to jest już w ogóle kanon bezpiecznego podróżowania, czyli przewożenie dzieci w fotelikach ochronnych, na specjalnych podstawkach, tak żeby one były właściwie zapięte pasem bezpieczeństwa. Ale też pamiętajmy, a często tutaj niestety o tym kierowcy zapominają, że w okresie wakacyjnym samochody są po prostu doładowane do granic możliwości różnego rodzaju bagażami i jeżeli mamy to umiejscowione w bagażniku, jeżeli nawet mamy samochód kombi czy jakiegoś SUV-a i odsuniemy roletę, ale mamy tą siatkę, która odgranicza przedział bagażowy od tego osobowego, to tu się nic nie dzieje. Ale najgorsza sytuacja jest wtedy, kiedy różnego rodzaju rzeczy kładziemy w środku samochodu, na tylnych półkach, na podszybiach. To są takie... Butelka powiedzieć... z piciem, konsola do gry. Tak, ale pamiętajmy o tym, że to są pociski. W momencie niegroźnego zderzenia albo nawet gwałtownego hamowania, taka rzecz, takie urządzenie, taki przedmiot staje się pociskiem, który może zranić pasażera, ale też kierowcę i w konsekwencji doprowadzić do poważnego zdarzenia.
Mówi się o tym, że wakacje co roku zbierają krwawe żniwa wśród młodych kierowców, bo ten przedział młodych kierowców rzeczywiście jest szczególnie zagrożony, 18-24, prawda? To wiele takich sytuacji, kiedy właśnie do wypadków dochodzi po dyskotece, po jakiejś imprezie i nawet nie, że pijany prowadził, ale brawura, to uleganie presji otoczenia, jedź szybciej, dodaj gazu, co nie umiesz, a co ten złom nie pojedzie. No wśród fachowców, którzy dyskutują na temat bezpieczeństwa i w sumie też no, w takim publicznym funkcjonowaniu znalazło się takie pojęcie jak wypadek dyskotekowy. Mhm. Więc to jest właśnie taki wypadek, do którego często dochodzi właśnie w okresie letnim, w weekendy, w nocy albo nad ranem, wtedy, kiedy młodzi ludzie wracają z dyskotek. I co jest charakterystyczne? Charakterystyczne jest to, że często w takim samochodzie jedzie więcej niż możliwa ilość osób. Jest ten samochód przeładowany, kierowca chce się popisać przed rówieśnikami, jedzie szybko, brawurowo, często na prostym odcinku drogi albo na łuku tej drogi wypada z jezdni. No i co? No i to, że jakie są skutki? Skutki są bardzo tragiczne, bo w takich wypadkach giną dwie lub więcej osób, no także możemy powiedzieć, że cały czas to zagrożenie jest duże. Na szczęście z takich pozytywnych rzeczy i z praktyki możemy powiedzieć, że coraz częściej jest tak, że mimo wszystko ci młodzi ludzie jadąc na dyskotekę wybierają spośród własnego grona tego jednego, które akurat ich dowozi w tym dniu na imprezę, nie spożywa alkoholu i odwozi. Także jest też wiele bardzo pozytywnych przypadków, co mnie bardzo cieszy. Pozytywnym chyba też takim efektem działania policji, mediów i osób, które zajmują się bezpieczeństwem, jest też chyba poprawa stanu autokarów, bo to jest też czas, kiedy autokary wożą dzieci na kolonie. Ja pamiętam parę lat temu, co chwilę słyszało się o pijanym kierowcy, co chwilę słyszało się o autokarze bez hamulców. Dzisiaj widać już tego efekty, że kontrolujecie te autokary, że jesteście na parkingach i oni robiliście to też wtedy, tylko oni nie byli do tego przyzwyczajeni i wpadali. Dzisiaj są przygotowani. Takie odnoszę wrażenie. Czy rzeczywiście tak jest? To jest stałe zadanie w ogóle policji w okresach tych wzmożonych wyjazdów, wtedy, kiedy dzieci jadą na wypoczynek, czy to zimowy, czy też letni. I mogę powiedzieć, że rzeczywiście tutaj na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, bo często rozmawiamy właśnie na temat bezpiecznego przewozu dzieci, no sytuacja się poprawiła. Tak patrząc na to, co się działo w okresie tych wakacji, bo mam już taki wstępny raport za lipiec tego roku, no to w sumie skontrolowaliśmy blisko 800 autokarów. Sporo. No około 100 było niesprawnych generalnie. Z uwagami, tak? Tak, z uwagami. Mhm. Jest to około 14%, czyli można powiedzieć, że co siódmy autokar miał jakieś niedomagania. Na szczęście tych takich przypadków, które były związane z sytuacjami, kiedy nie dopuściliśmy do jazdy, bo usterki były bardzo poważne, było niewiele. Było to 8 przypadków, więc można powiedzieć 1% ogółu skontrolowanych autokarów. I to jest bardzo pozytywne i można powiedzieć, że no te policyjne kontrole przed wyruszeniem w trasę, policyjne kontrole autokarów już na trasie są takim standardem w okresie wakacyjnym. Ja myślę, że przewoźnicy, organizatorzy wypoczynku po prostu zdają sobie z tego sprawę i starają się po pierwsze podstawiać na wyjazd, na miejsce wyjazdu sprawne autokary, no i wypoczętych trzeźwych kierowców. A czy wiadomo, jakiego rodzaju są te usterki wykluczające samochód z jazdy? Te autokary, co miały? Są opony, hamulce? Przede wszystkim to są sprawy związane właśnie z układem hamulcowym, czy też z ogumieniem. To są najczęstsze przypadki, które obserwujemy właśnie na naszych drogach, wtedy, kiedy kontrolujemy autokary. Ale tak jak mówię, no to jest 8 przypadków i nie było sytuacji, kiedy na wyznaczonym punkcie stwierdzaliśmy taką sytuację, bo to były kontrole już na trasie. No to też w sumie niebezpieczna sytuacja, bo ten kierujący pokonał już kilkadziesiąt, kilkaset kilometrów. I świadomie, bo nie można nie wiedzieć, że się ma łyse opony. Może dojść do awarii oświetlenia, bo nie wiem, spali się żarówka albo coś takiego w trakcie jazdy się przytrafi, ale łyse opony to już ewidentnie ktoś z rozmysłem zdecydował się na taką My często jazdę. Namawiamy i to również za pośrednictwem Państwa Radia o tym mówimy, namawiamy rodziców, opiekunów, którzy odprowadzają dzieci do autokaru, żeby po prostu popatrzyli na ten autokar. No i trzeba być naprawdę inżynierem, żeby zobaczyć, że są łyse opony, że są jakieś wycieki, że tak na, w cudzysłowie na oko ten autokar jest po prostu zdezelowany. Albo też, że kierowca wygląda na osobę, która no, spożywała alkohol albo jest bardzo zmęczona. No to są takie sytuacje, kiedy
nawet gdy nie zgłosiliśmy wcześniejszej prośby o kontrolę, a zadzwonimy do dyżurnego ruchu drogowego, to zawsze taka interwencja jest niezwłocznie podejmowana. Można, czy... Tak, generalnie 112. Na numer alarmowy tutaj w Krakowie jest to numer 12 6154 111. Prosimy o takie zgłoszenia z odpowiednim wyprzedzeniem. Wtedy dyżurny przekaże informację, gdzie autokar ma podjechać. Tutaj, jeżeli chodzi o Kraków, to stałe miejsce kontroli autokarów jest na Alei Pokoju przy za Komendą Wojewódzką, także to jest w sumie centrum miasta. Natomiast takie stałe punkty kontroli też są wyznaczane zazwyczaj i w Tarnowie, i w Nowym Sączu, a więc w tych największych miastach, gdzie dochodzi do kumulacji wyjazdu autokarów. Ten numer jest dostępny gdzieś w internecie? Jest pewnie na stronie? Na naszych stronach internetowych Komendy Wojewódzkiej jest tam taka prezentacja związana z wakacyjnymi wyjazdami i tam są wskazane wszystkie te numery telefonów, tam są wskazane miejsca, gdzie kontrolujemy autokary, także proponuję się z tym zapoznać. A my do tego serdecznie i szczerze zachęcamy, bo trzeba dbać o to, bo czasem może się zdarzyć. Jak słyszymy, nie jest to może wielka liczba tych aut, które zostały wycofane, ale wystarczy jedno, żeby komuś mogło się zdarzyć nieszczęście. Dokładnie tak. Ja tak już na koniec powiem, że takie wstępne podsumowanie okresu wakacyjnego, tej połowy wakacji, pokazuje, że na małopolskich drogach było bezpiecznie. I to jest ten bardzo optymistyczny element. O 7% zmniejszyła się ilość wypadków i o 1/3 zmniejszyła się ilość osób, które zginęły w tych zdarzeniach. Także na razie jesteśmy pełni optymizmu i bardzo dziękujemy za tą rozwagę na drogę. I gratulacje dla kierowców. Życzyłbym sobie, nam i policji, żeby po wakacjach te statystyki były równie dobre. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był podinspektor Krzysztof Dymura, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Dziękuję bardzo. Szerokiej drogi.